bitwa był strasznym nieszczęściem dla duchowości tego kraju. Być może dla polityki był dobry, dla politycznie się przysłużył Polsce. Był potwornym nieszczęściem dla... Pani Wielkowski Kościół? Nie, ponieważ Karol Wojtyła miał obsesję na punkcie seksu. Był konserwatystą. Niestety żaden Franciszek nam nie pomoże, bo w umysłach Polaków ciągle żyje Karol Wojtyła. Do niego się odwołują biskupi i ludzie ciągle mają w pamięci restrykcyjne nauki Jana Pawła II. Do niego się muszą zawsze odwołać przeciw Franciszkowi. No to już święto. Tak. Za Moherami nie chce pana papieża, również on jest uśmiech, więcej książkę przyjął, emeryturę, więc będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi od świadków liczą, nie specjalnie się go boją. Lubię papieża. A może to wszystko wynika z tego, że u nas Kościół był wspólnotą zastępującą społeczeństwo. A ona jako ta Żydóweczka występuje tu jako katoliczka. Niech ona nie kłamie. Pewnie jest niewierząca. I usprawiedliwiać się ciągle tym, że to nas w dzieciństwie mieliśmy trudny okres niemowlęcy i tak dalej. To jest wszystko prawda. I wymagamy terapii, no ale żeby się leczyć jakoś z tego, to musimy jakąś pracę wykonać. Nie usprawiedliwiać się bez końca. To jest twoim zdaniem wyglądał stan idealny? A nie ma stanu idealnego, jest tylko ciągła praca nad sobą. My tej pracy nie wykonujemy. Przede wszystkim nie jesteśmy asertywni, nie potrafimy powiedzieć ludziom, którzy chcą zniszczyć naszą wolność, zarówno wierzących, jak i niewierzących, nie potrafimy im powiedzieć won. Masy katolików są przerażone tym, co się dzieje z ich kościołem, ale nie dokonują apostazji. No ale co się dzieje z kościołem katolickim? Szczególnie w Polsce, bo rzeczywiście na świecie pod wpływem Franciszka jest to trochę inne. Ja się nie zgadzam teologią katolicką, ale jednak praktyka katolicyzmu na świecie jest inna niż w Polsce. To są dwie różne sprawy, trzeba je rozróżnić. To postaw swoją diagnozę. Mamy do czynienia z potężną organizacją, która... Która przetrwała 2000 lat. Znaczy, jeżeli właściwie... Niektórzy religioznawcy mówią, że o Kościele katolickim można mówić dopiero od czasów kontrreformacji. On się wtedy stał się tym, co znamy teraz jako Kościół katolicki. W każdym razie mamy do czynienia z potężną instytucją, która przywłaszczyła sobie, czy zawłaszczyła sobie polskość, i chce sobie zawłaszczyć Polskę. Szantażuje ludzi tym, że po pierwsze jest jedynym dystrybutorem i dostawcą Pana Boga, szczególnie na terenie Polski, i że nie ma zbawienia poza Kościołem katolickim. Wykorzystuje tutaj niewiedzę, bo często ludzie nie mają bladego pojęcia, że są inne kościoły i jak to w ogóle wygląda. Po drugie szantażuje ludzi właśnie tym, że utożsamia polskość z katolicyzmem. Ta instytucja ma ogromne wpływy, jest zainteresowana nieustannie zwiększaniem władzy i swojego dobytku i w tym celu sieje nienawiść. Więc ja bym się nie wahał nazwać takiej instytucji sektą. Tam są wszelkie cechy sekty, straszenie ludzi tym, że ci, którzy nie... Ale instytucja, czy też organizacja, która straszy swoich członków, że ci na zewnątrz są gorsi, są straszni, to zaraza, to bestie. Organizacja, która straszy potwornymi karami, także wiecznymi, ewentualnych odstępców. Organizacja, która szerzy informacje nie mające żadnego związku z rzeczywistością i światem nas otaczającym. I organizacja, która wypacza nawet swoje święte księgi dowolnie, zależnie od swojego dostosowania do swojego interesu. Jak byś nazwała taką organizację? Nie użyję słowa sekta wobec Kościoła katolickiego, a kiedy mówisz o tym straszeniu i karach, no to Konstytucja 3 maja się kłania. Tam za apostazję groziła także kara. No ale to była konstytucja uchwalona przez katolików. Wtedy nie było ani jednego protestanta w polskim Sejmie, bo protestantki posłów wyrzucono. Nie dotyczy tutaj 2015 roku, tylko rozciąga się na cały okres trwania istnienia. A ty myślałeś, żebym powiedział, jak jest teraz? Tak. Teraz ta instytucja przeszła do potężnej ofensywy, ponieważ do niedawna jeszcze nie odważyła się mówić wprost, że chce państwa wyznaniowego. Teraz już to mówi.
celem jest ustanowienie państwa, w którym prawo naturalne formułowane przez prawo kościelne stoi ponad prawem stanowionym przez demokratyczne instytucje. Tak jest. Dorota Czerski mówi, że to ma być dyktatura religijna, w której to, co niemoralne, jest zakazane. Marek Jurek mówi, że to ma nie być państwo wyznaniowe, tylko państwo, które wie, że jest Bóg. No bo Prawo i Sprawiedliwość stawia taką tezę. Albo chrześcijaństwo, albo nihilizm. Arcybiskup Gondecki też tak. No i tu jest dobre pytanie, co Prawo i Sprawiedliwość i arcybiskup Gondecki mają wspólnego z chrześcijaństwem? No, jakby chrześcijaństwo zakazuje, już najprostsza, prosta sprawa. Chrześcijaństwo zakazuje kłaniania się obrazom i figurom. Co tak. oni robią bez przerwy? Kłaniają się, modlą, klęczą przed figurami. A drugie przekazanie, bo to się powtarzamy, ale słusznie. Może religie też ewoluują. Nie można się było kłaniać figurom i obrazom 1000 lat temu, to może teraz można. Ja bym czasował regresem. Ja uważam, że jednak pewnym krokiem naprzód jest czczenie Boga, a nie kawałka drewna lub kamienia. Oczywiście, czczenie Boga, który jest duchem, którego nie widać u licha. Naucz się tej duchowości i przestań te drewna nosić na różańce, na sznurkach różne przedmioty, bo to ta szkoła buddyzmu. Pewnych potrzeb i przekonań politycznych Polaków w okresie PRL-u i potem jest trafił się odstawać po siebie. To nie jest prawda, że był wyrazicielem potrzeb politycznych Polaków. No przecież nie wszystkich. W dużej części. No przecież jednak w kościołach opozycja się spotykała. Tak, ale wtedy jeszcze opozycja i nawet część kościoła miała silne poczucie, że to jest chwilowe i że jest to pewna anomalia. Także widzicie państwo. To jest sojusz, ale nie jest to na pewno żadna tożsamość. I nie wszystkie cele są... Mówimy ogólnie, że Warszawa jest katolicka, ale ten katolicyzm jest tak słaby, no że ten facet ma rację, że mocny na 5%. Politycy co mają w sojuszu z Kościołem? Sądzę, że coraz mniej. Myślałam, krótka rozprawa pomiędzy panem, wójtem a plebanem. Znowu na stanie Melisa, kiedy przyjdzie na księdza. Wtedy, kiedy chodzą nocy, przewraca. Albo gdy chodzą grożno, przewraca. Muszę kopy wracać. W ogóle przerażające trochę. Tobie nie trzeba tego. Nie ci wiesz, co to zrobić. Nie mnie to dasz, synku, babu. Potem pierwszy pokolenie. W każdym kącie swoim będzie. I na ołtarzu pisze iluminary. A i chłopku. Nawet to wskazuje, że miała to być świątynia masońska, więc powinna być dzisiaj raczej ekumeniczna. Ponieważ masoni są ekumeniczni. Dobrze. Będę kontynuować wątek w kościół, a polityka. Sięgam ciągle do korzeni, bo mam wrażenie, że ten problem jest o wiele głębiej niż to, co się teraz tylko przebada. Proszę ten badacz mówi. Proszę się nauczyć odróżniać. Proszę widzieć to i tamto. No tak, bo ja mówię trochę językiem człowieka, który strasznie... Mówię bardzo atakująco. Mówię atakująco. Mówisz o atakującym kościele, atakującą narracją. To się nie znosi, to się dodaje, agresji jest więcej. To jest prawda. Jest mi bardzo trudno oddzielić krytykę od złości. Szczególnie teraz, kiedy zostałem nazwany zarazą przez nie tylko nie ja osobiście, ale my wszyscy, którzy martwimy się wpływem Kościoła i chcemy liberalizacji praw obyczajowych i w Polsce jesteśmy nazwani zarazą. Jest mi bardzo trudno oddzielić krytykę od złości. A spróbujmy wnieść się ponad, bo chciałabym zrozumieć, dlaczego Kościół jest w tym miejscu, w którym jest. Katolicki. Kościół katolicki, tak. No, przyjmijmy, że używam skrótu myślowego. Nie, nie używajmy tego skrótu myślowego. I teraz, myślę, że mam na myśli Kościół katolicki. No ale ja w ten sposób utwierdzam tyranię. Znaczy, ja muszę wyjść ze studia. No. Nie mogę uczestniczyć w czymś tak. Że ja mówię tak... Mów Kościół katolicki. Mam wrażenie, że tych emocji jest... Za dużo. Tak, za dużo zdecydowanie. Tak, a ty jesteś katoliczką? Nie. A no.
Ale to nie ma znaczenia. Czy ja bym chciała obiektywnego spojrzenia... Mówiłam, że ona nie jest katoliczka. Państwo na niej, Kościół Państwa, Radio, co ja się czuję po prostu codziennie opluwany. Co? Więc trudno tutaj, żebym wykazywał się czysto. Czuję opluwany. No dobrze, bo? W takim razie, skoro nie mamy dystansu... No to postaram się. Tak? Tak, postaram się. To zacznijmy raz jeszcze. Okej. Bo chodzi o to, żeby nie było ani wrogości, ani państwa wyznaniowego. Tak sobie myślę. Jak do tego doszło, że jest tak, jak jest? To znaczy, że Kościół wytacza tak ciężkie armaty wobec wielu tych obywateli, którzy nie czują się z Kościołem katolickim. Dziękuję. Związani. Może dlatego, że nie czują się związani. Skąd ta chęć, żeby zagospodarować... Może ten facet tutaj wyższy. No ale widzisz, znowu mnie zmuszał do tego, żebym sięgnął do korzeni. To jest instytucja, która uznaje, że poza nią nie ma zbawienia. Więc czuję się powołana do tego, żeby ogarnąć wszystkich. Więc jest, no jak powiem, że jest to instytucja totalitarna, tylko że to przesada. Ale jest na pewno, są czynniki prowadzące tę instytucję do myślenia totalitarnego. Zasada nulla salus sine ecclesia, czyli nie ma zbawienia poza Kościołem, którą oni uważają, którą oni interpretują w tym sensie, że nie ma zbawienia poza Kościołem katolickim, bo nie utożsamiają te dwie rzeczy, tak jak niestety wielu polskich publicystów laickich. A może to jest tak, że ten rozdział Kościoła i państwa, to się kojarzy z ateizacją czasów stalinowskich, gomułkowskich, źle się kojarzy i jak teraz pada hasło rozdzielne państwo od Kościoła, to Kościół katolicki czuje się zaniepokojony. To są bardzo dziwne skojarzenia, ponieważ Stany Zjednoczone na przykład, nasz kraj podobno wzorcowy, mieliśmy się od nich demokracji. Rygorystycznie jest przestrzegany rozdział Kościoła. Znaczy, jest to kraj niezwykle wierzący, mocny. Czasem, i tu bijecie we własne piersi moi przyjaciele protestanci, uwierni ze Stanów Zjednoczonych, też odlatują w niezły kosmos, a niektórzy też szerzą nienawiść. Ale Konstytucja Stanów Zjednoczonych o religii nie mówi właściwie nic, poza pierwszą poprawką, która mówi, że państwo nie może ustanowić żadnej religii, ani zabronić jej praktykowania. I koniec. I kiedy pojawiła się ta pierwsza poprawka, baptyści z miasta Danbury w Connecticut, o ile dobrze pamiętam, wysłali do Thomasa Jeffersona list z prośbą, żeby on wyraźnie ustanowił w konstytucji wolność religijną, bo baptyści, nawet ci najbardziej ściekli, zawsze byli zwolennikami wolności religijnej. Mówię to z wielką sympatią dla baptystów. Może nie wszystkich, ale... Thomas Jefferson odpisał im: panowie, rozumiem wasz problem, ale specjalnie napisaliśmy tylko jedno zdanie. No ma rację, na ten temat w konstytucji, w pierwszej poprawce, po to, żeby stworzyć nieprzekraczalny mur między państwem a wiarą. Nieprzekraczalny mur. I Jefferson uważał, że to posłuży przede wszystkim kościołowi, kościołom. Ta separacja. Ta separacja i posłużyła. Kościoły w dobrym i w złym jakby kwitną w Stanach Zjednoczonych. To taki cytat z Szalonych lat 90., kiedy Kościół bardzo się angażował politycznie. Ale nie tak jak teraz. Bardzo, ale nie tak bardzo jak teraz. Bardzo się angażował. To inny cytat. Kiedy to ordynacja z 93 roku nie zakazywała w przeciwieństwie do tej z 91 prowadzenia kampanii w kościołach, chociaż wytyczne drugiego soboru watykańskiego było jasne, Kościół nie powinien przejmować roli promotora jakiejkolwiek partii politycznej, gdyż to jedność chrześcijaństwa nie tkwi w praktyce politycznej. No to taki cytat. Postronnych obserwatorów polskiej sceny politycznej uderzają dziwaczne fakty. Oto biskup Siedlecki wypowiada się publicznie o obsadzeniu stanowiska wojewody. Oto prymas ma za złe premierowi wymiecie wiceministra zdrowia.
wypowiedzi te przy tym nie odnoszą się do moralnego wymiaru decyzji władz państwowych, ale są ingerencją w politycznym sensie. To był ten czas, kiedy ksiądz Maj godził Jarosława Kaczyńskiego z Janem Olszewskim. To był ten czas, kiedy Józef Michalik mówił, że katolik ma obowiązek głosowania na katolika, mason na masona, żyd na żyda, komunista na komunistę, kiedy to politycy koalicji rządowej spotykali się w kurii biskupiej w Gdańsku, bo arcybiskupowi Gosłowskiemu zależało na tym, by proreformatorski blok przetrwał wybory i tak dalej. Ale w tej chwili mamy taką samą, jeśli nie silniejszą agitację z ambony. Mam agitację, to prawda. No i w tej chwili niemal każdy biskup mówi jeden po drugim, że homoseksualizm i feminizm są gorsze od nazizmu. Jest gender. No gender to homoseksualizm i feminizm, biorąc z grubsza. I mówią, co jest przerażające, mówią teksty, które są się jakby wyjęte z ust Breivika o marksizmie kulturowym i tak dalej. Czytam właśnie biografię Breivika wydaną właśnie teraz po polsku i to jest przerażające, ponieważ to, co on w 2011 wysłał na świat w swoim manifestie i powtórzył rok później w sądzie, to dwa lata później nagle polscy biskupi zaczęli mówić tym tekstem właśnie, zaczęli mówić to samo. To jest niesamowite. To jest taka obawa przed innością, przed czymś nowym, przed tym, że społeczeństwo się zmienia. Strasznie trudno jest mi w tej chwili wejść w skórę katolickiego biskupa i zastanawiać się, czy on się boli. Ja wiem, że chcesz takiej spokojnej rozmowy z dystansu, w której ja zapewne rozważę różne za i przeciw. Ja najlepiej do średniowiecza się wrócić, jak ludzi palili na tosie i Biblię. Ja uwielbiam średniowiecze. Stara Europa, stara Wiara, stara Warszawa, stary Tramwaj. Wszystko stare, a z Białego Stoku prawosławni dzisiaj też nie przyjechali 17 sierpnia 2015. Kosmałcini najdalej. Zastanawiamy się nad tym, dlaczego akurat w tej chmurze, albo nie w tamtej, jaka meteorologia tutaj rządzi tym zjawiskiem. To może chwila przerwy. Widzicie Państwo, to jest Tok FM. Conchita Extra. Tok FM. Taka robota. Minimum 3 posiłki, ale generalnie staramy się 5 posiłków dziennie po 3-4 godziny. I trzeci filar to jest aktywność sportowa, czyli minimum 3 razy w tygodniu po godzinie półtorej jakiegoś sportu, bieganie, siłownia, basen, albo codziennie po pół godziny taki szybki spacer a la Korzeniowski. Sprawnej seksualności potrzeba co najmniej 1000 kalorii tygodniowo spalać. Czyli to mniej więcej się rozkłada minimum na jakieś 3 treningi. Ci klienci, którzy do mnie przychodzą, w ogóle nie uprawiają żadnego sportu i może dlatego też są moimi klientami. A no właśnie, też warto to zapamiętać, a posłuchajmy teraz pana Jurka, który do nas się zadzwonił. Przepraszam, że pan musiał troszeczkę poczekać, ale już teraz słuchamy. Panie Jurku, jest pan z nami? Jestem z państwem. Dobry wieczór. Tak jak żeśmy rozmawiali, gościłem u państwa na antenie 2 tygodnie temu odnośnie tej seksualności, rozmawialiśmy o sferze, to co jest w głowie mężczyzny. Moja przedmówczyni, pani Joanna prawdopodobnie, wspominała o tym, że mężczyzna tak i owak masturbuje się, do tego, żeście państwo doszli. Aczkolwiek problem polega też na tym, że z tą masturbacją bywa tak, że
ani partnerka, ani ten mężczyzna tak świadomie właściwie sam nie wie, co tak naprawdę go podnieca. Bo skoro on oglądał mnóstwo filmów pornograficznych, gdzie był tak zwany też aspekt wielu partnerek, ale i aspekt hero, który jest mocarzem, który może cały czas i jego prącie jest fenomenalnie duże, bo wiadomo, że filmowcy tak robią, żeby tak było, więc mężczyzna nabawia się pewnego rodzaju kompleksu. To jest jedna rzecz, a chciałem też wspomnieć na temat tego sportu, o którym żeście Państwo mówili przed chwilą. Mężczyźni też, którzy bardzo dużo pracują, ale i też mają problemy seksualne, idą na siłownię, używają mnóstwo ilości tak zwanych odżywek, które no, nie do końca są, że tak powiem, fajne, jeśli chodzi o działanie na organy płciowe. I dlaczego oni używają tych odżywek? Nie jest tajemnicą, że przy bardzo dużym używaniu tego typu preparatów często organy płciowe się pomniejszają. No, życie seksualne również traci na to. Więc ja chciałbym tylko spojrzeć na temat z punktu widzenia takiego społecznego, społecznej psychologii męskiej nieco, bo mówiliśmy, jeszcze jeden pan wspominał o tym, że ma opory, żeby udać się do chociażby urologa, który jest facetem, a kobiety mają łatwo. A to według mnie to chodzi o taką takiego chemika w głowie, jak mi to określił, który mówi o tym, że nie, ja sobie sam nie jestem w stanie pomóc, więc będę szukał mojego szczęścia, wypełnienia, że będę szukał wypełnienia, albo będę szukał swojego wypełnienia na spotkaniu chemika, który rozgrywa się na mnie, żeby na przykład chciałbym właśnie tak wiedzieć o tym, że panowie mają mniejsze problemy, na które dali na liście, żeby to rozwiązywać, żeby to uświadamiać, to na pewno lepiej by to przekładało drzwi, ale tak do życia. To wszystko, dziękuję bardzo. Panie Jurku, bardzo serdecznie dziękujemy. Gdybyśmy mogli rozdawać jak my dalej, to do tych, co chcą przyznali, jak my mamy tutaj wrotę na dalej, dlatego że dlatego, że strzelił pan po prostu w dziesiątkę i rzeczywiście zwrócił pan na szereg problemów, o których jeszcze nie zdążyliśmy porozmawiać, które dziś powodują, że że trochę za dużo emocji wkradło się do naszej dyskusji i postanowiliśmy rozejść się nieco wcześniej, kwadrans wcześniej do domów, żeby się przespać z tymi wszystkimi emocjami. Państwa też zostawić z otwartym pytaniem, jaką rolę powinien odgrywać Kościół katolicki w państwie polskim. Tomaszu? No ja przede wszystkim przepraszam Cię za te emocje, przepraszam też słuchaczy, bo może nie jest fajnie tego słuchać. Proszę, żeby się zastanowić może nad argumentami, które tutaj się pojawiły, a nie nad emocjami. Rzeczywiście trzeba moim zdaniem mówić o tym problemie głębiej sięgając, ale trudno sięgać głębiej, kiedy emocje są takie, że się przede wszystkim sięga we własne wnętrzności. Tu bym jeszcze dodał, że może za krótko po ostatnich wypowiedziach biskupów rozmawialiśmy, ale obawiam się, że tych wypowiedzi będzie więcej i będą coraz bardziej emocjonujące. Też niestety jestem tym zaniepokojona. Tomasz Piątek, pisarz, publicysta Gazety Wyborczej i miesięcznika Ewangelickiego, był naszym gościem przed 24. Kwadrans o północy został, szanowni Państwo, za 15 minut wtorek, 18 dzień sierpnia. Ja Państwu życzę dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień. Radia Tok FM.
Cała audycja do wysłuchania w aplikacji TOK FM na urządzenia mobilne. www.tokfm.pl/pobierz. Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam. Zmiana w Polsce, o której ja mówiłem, ta naprawa Rzeczypospolitej jest potrzebna we wszystkich właściwie dziedzinach życia. Było to bardzo autentyczne wystąpienie. Pytaniem jest, czy Andrzej Duda chce być bytem samoistnym, czy chce być nadal elementem większego planu, większego planu zdobycie pewnej władzy czy sprawy sprawiedliwej Polski, z której się wywodzi. Mam, proszę Państwa, świadomość również tego, że jeżeli się nie sprawdzę, jeżeli nie dam rady, to będę prezydentem 5 lat i odejdę z żalem i wstydem. Tylko że jak do tej pory zawsze mi się udawało i nie widzę powodu, żeby tym razem nie miało mi się udać. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Wydawskiemu się te płaczki powyłączać w naszym radiu, to KFM, Eurokoncita Ekstra, gdy jesteśmy. Troszeczkę seksu jest, więcej seksu. Ćwiczenia, czy to ma robić sam pacjent, czy może z partnerką, trochę jakby nam pan podpowiedział, jak to od strony takiej technicznej. No właśnie, no to jeśli chodzi o to, co, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, o tej pornografii, to dany mężczyzna musi sobie wypisać wszystkie przekonania, które mu się wiążą z tą pornografią, czyli na przykład to o długości członka, tak? Ma silne przekonanie. Mam teraz akurat takiego klienta w terapii, on uważa, że ma przekreślone swoje życie, bo jego członek ma 11 cm, a nie 33, jak mu się wydaje, że powinien mieć. To ja wtedy odsyłam go do tego, żeby zobaczył w albumach urologicznych, jakie są członki, jaka jest ich długość, jaki jest ich kształt. Każdy z tych przekonań bierzemy pod lupę, analizujemy, ile w tym jest prawdy, ile jest w tym fałszu, żeby porozmawiał sobie ze znajomymi. Żeby też sam poszperał, poszukał i się sam przekonał, że był w błędzie, a ten błąd wynika z tego, że się nie oglądał za dużo właśnie w ciebie. Ja często w terapii zachęcam do takiej rzetelnej edukacji seksualnej, żeby ktoś sobie coś poczytał fachowego. Przepiękne książki profesor Starowicz ostatnio wydał o mężczyźnie, o kobiecie, o miłości i o rozkoszy. Zapraszam do bardzo. Tak. Muszę bronić naszego ogródka radiowej jedynki, po to właśnie jest seksosfera, jako edukacja o seksualnej. Nie po to, żebyśmy napływali tego z rumieńcami na twarzy, tylko po prostu, żeby czegoś jeszcze więcej na temat tej pięknej sfery życia wpływającej na nasze zdrowie seksualne. Tak. Po prostu wiedzieli. No dobrze, a proszę nam jeszcze powiedzieć, czy panowie mają ochotę na przepracowanie tego problemu, kłopotów z seksem w sobie, konkretnie w swojej głowie, a może mówią, tam to głupie i dalej faszerują się dopalaczami i farmakologią. No, większość mężczyzn nie ma ochoty i przez pierwsze kilka spotkań z mojej strony jest ciężka praca, żeby ich zmotywować do tego, żeby te mechanizmy obronne u nich tak mocno nie funkcjonowały, żeby zdjęli maskę macho, samca alfa i żeby mnie traktowali bardziej jako osobę, która chce im pomóc, a nie przed którą trzeba się popisać, no bo
z jednej strony mają problem, często jest sytuacja taka, że z jednej strony mężczyzna ma problem, natomiast przez pierwsze kilka spotkań to przychodzi i opowiada, jaki on ma sukcesy w tym seksie. No to jeszcze może... To moja rola. A no właśnie, to może jeszcze tylko jednym zdaniem, bo patrzę na zegarek, będziemy musieli, proszę Państwa, już kończyć pomalutku. Co mówią badania, co mówi literatura na temat skuteczności terapii, właśnie tego przepracowania męskiego problemu z seksem, ale przepracowanego w głowie z pomocą psychologa. Jeśli chodzi o przedwczesny wytrysk, skuteczność terapii jest 100%. Jeśli chodzi o zaburzenia erekcji, 80-paroprocentowa, bodajże 2%. Jest też ogromny obecny problem z zaburzeniami pożądania, w sensie mężczyźni, co trzeci mężczyzna w całym związku nie chce uprawiać seksu. No i tu około skuteczność jest terapii jest 70%. O tym też już rozmawialiśmy, proszę Państwa, a dzisiaj było o męskich kłopotach z seksem. Opowiadał o nich Andrzej Gryżewski, który jest psychologiem, seksuologiem, psychoterapeutą i edukatorem seksualnym. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Według najnowszych danych z wybuchu zginęło co najmniej 114 osób, zaś kilka pozostało rannych. 70 osób wciąż uznaje się za zaginione. I tą informację zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Także proszę Państwa, umierają ludzie i w Chinach strasznie. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej nie zagraża nam Państwo wyznaniowe. Jakakolwiek próba rozłączania, oddzielenia, co należy do kościoła, a co należy do narodu, a co należy do państwa, jest niewłaściwa i sztuczna. W naszym dzienniku pomija się zatem typowe słowo tego, wygłoszona na jakiś wydział 15 sierpnia. Nowe otwarcie w polskiej dyplomacji, jakie kraje odwiedzi prezydent Andrzej Duda, czytam w naszym dzienniku. Cicho obrońcy robotników. Ludzie pamiętają o ofierze księdza Romana Cukraża, bohatera elegańskiego pierścia 7000. Królestwo Fatima, droga zbawienia. Jak ratować świat przed złem, a duże przed piekłem. Czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły w codziennej pracy polskiej. Radio Tok FM Euro Koncita Ekstra. To więc Państwo widzą, ile mamy już tutaj tych ciekawych rzeczy, ciekawych niespodzianek. Godzina dochodzi 24. Będziemy mieli sygnał, że jesteśmy w Polsce, czy na Ciągarni Głównie. Polska czeka na zdrowie. Polska czeka tutaj, Polska czeka na Thank you.
zdanie wyrzucili na dziesiąte, jeszcze tutaj powinien powiedzieć, że podzielili na dwie części, żeby udać, oszukać na te 20. Za szybko do mnie tyle robić, gdy na nami proszę Państwa, nasze radio, to KFM, Euro, Koncita, Ekstra. Tak, proszę z nami być. Oni z tego nie wyjdą, bo to jest taka tradycja pogańska, tradycja bałwochwalstwa, która gdzieś tam kiedyś weszła. Dla swojego dobra trzeba byłoby się zainteresować. Mnie to nie interesuje, bo my wierzymy w Boga, który jest duchem w sposób duchowy. Jesteśmy uwolnieni od bałwochwalstwa. Psalm 115 mówi, nie ci, którzy czynią te bałwochwalstwa, robią. Niech będą tymi bałwanami. Polska na rynku. Niepokalane tutaj święto Wojska Polskiego i proszę Państwa, Hindusi. Dla Warszawy. Po Warszawie. Białe Wojsko Polskie. Na rynku. Rok 1962. W styczniu możemy oglądać w kinach pierwszy polski kryminał z prawdziwego zdarzenia w reżyserii Stanisława Barei pod tytułem Dotknięcie nocy. Zatem ruszamy na zakupy do pierwszego w Polsce samoobsługowego sklepu, do Supersamu w Warszawie, który obywatelom będzie służył przez następne pół wieku. W 1962 roku telewizja w Polsce dopiero raczkuje. Odbiorniki stoją w nielicznych domach, ale można w nich już jesienią oglądać film według powieści Kornela Makuszyńskiego o dwóch takich, co ukradli księżyc, w którym w tytułowych rolach oglądamy przyszłych polityków, z których jeden nawet zostanie prezydentem, czyli braci Kaczyńskich. W muzyce najpopularniejszym polskim zespołem od kilku lat są Filipinki. A na świecie Bob Dylan wydaje swój pierwszy album. Mick Jagger i Keith Richards zakładają The Rolling Stones. W Polsce podczas pierwszego studenckiego festiwalu piosenki debiutuje późniejsza królowa polskiej estrady Maryla Rodowicz. Na świat przychodzą Francesco Napoli, Cheryl Crow i Axl Rose, który wiele lat później założył Guns N' Roses. Historię muzyki przygotowują dziennikarze Radia Złote Przeboje. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Resume, aż kontrolka alarmu błyśnie 10 razy. A następnie zwolni go. Zostanie wydrukowana strona informacji o sieci. Podczas analizowania wydruku sprawdź, czy parametr connection wykazuje wartość active
Techniczny identyfikator SSID wykazuje poprawną nazwę sieci bez spokojnie, o rodzinie, o technologiach. Jak nie przegapić nowych możliwości i jak zrobić to sprawnie i bezpiecznie. Krótko, konkretnie, na temat. Poradnik to ten sam. Od poniedziałku do piątku po 17.55. Zapraszam, Karolina Głowacka. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wtorek, 18 sierpnia. Minęła północ. Informacje TOK FM. Sergiusz Piotrkowski. Jest postępowanie prokuratury po doniesieniu PiS na rząd i PO. Sądy pozwalają nieuczciwym aptekarzom dalej działać. Super taśma ze Szczecina. Jak już coś sklei, to prędzej ci szkło pęknie. Warszawska prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające w sprawie domniemanego przestępstwa rządu i polityków Platformy. Zawiadomienie w tej sprawie złożyło Prawo i Sprawiedliwość. Jak tłumaczył szef sztabu wyborczego tej partii, Stanisław Karczewski, pod artykuły karne kodeksu wyborczego oraz ustawy o partiach politycznych mogą podpadać wyjazdowe posiedzenia rządu PO. Zdaniem PiS mają one charakter agitacyjny, a dziś gabinet Ewy Kopacz zbierze się w Krakowie. Sądy administracyjne nie pozwalają zamknąć aptek nieuczciwym przedsiębiorcom, bo nie chcą pogarszać ich sytuacji życiowej. Jak ustalił reporter TOK FM Michał Janczura, przez to handlarze mogą działać latami i to bez kontroli. Apteka to jedyne źródło dochodu aptekarza, więc nie można jej zamknąć. Warszawski Sąd Administracyjny wydaje takie decyzje wobec tych przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w nielegalnym eksporcie leków za granicę. Co więcej, chodzi o te podmioty, które nakazał zamknąć Główny Inspektorat Farmaceutyczny, mówi rzecznik GIF-u Paweł Trzciński. Zabrzmi to kuriozalnie, ale apteka, która wywozi leki na bardzo duże sumy pieniędzy, to są naprawdę miliony złotych, ten aptekarz twierdzi, że traci źródło utrzymania. Dotarliśmy do kilku decyzji w tej sprawie. Jak tłumaczy sędzia Joanna Kubę, sąd nie bada, czy decyzja inspekcji farmaceutycznej była słuszna, tylko chroni przedsiębiorcę do momentu, aż w jego sprawie zapadnie prawomocny wyrok. Sąd zobligowany był jednak patrzeć na obowiązujące przepisy. Oznacza to, że przez wiele miesięcy nawet dla apteka może nadal działać i nikt nie zagwarantuje, że będzie to robić legalnie. Co gorsze, nie bardzo mają kto kontrolować, bo przecież GIF w tej sprawie swoje decyzje już wydał. Michał Janczura, TOK FM. Słuchasz informacji TOK FM. Katowice zwalniają. Od wczoraj w centrum obowiązuje tam ograniczenie do 30 km na godzinę. W pierwszym dniu wielu kierowców nie stosowało się do nowych przepisów, ale za nieznaczne przekroczenie prędkości nie groził jeszcze mandat. Policjanci pouczali i rozdawali lizonki z napisem Przebojowa 30. Dzień dobry, witam ruch drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Słyszał pan o tym po 30? Przyszedł. Ma pan jego zasięg w tej strefy? Nie. To poproszę. A jak pan w ogóle się ustosunkowuje do tej strefy? Ja rzadko jeżdżę tutaj na Katowice, ale jak jeżdżę, to staram się tak. Tak. Pani Sabinko, tutaj pana wynagrodzimy lizakiem za to, że zgodnie z przepisami ruchu drogowego jeździ. Proszę i miłego dnia życzę. Dziękuję pięknie, wzajemnie. No nie wiem, no. Zobaczymy, jak to się będzie przekładało na płynność ruchu, na to wszystko. No. Boję się, że to będzie utrudniało jednak. Uwaga, ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę obowiązuje także w nocy. Komisja Europejska utajniła negocjowaną umowę o wolnym handlu między Unią a Stanami Zjednoczonymi. Dokument można czytać tylko w Brukseli, w specjalnie zabezpieczonym pokoju. Dionis Turis. O sprawie donosi niemiecki portal Korrekt. Pełne utajnienie tekstu, tak zwanego TTIP-u, ma być sposobem na niedyskrecję, która wcześniej była udziałem unijnych polityków. Mieli oni dzielić się z mediami informacjami o postępach w negocjacjach, co zdaniem Brukseli i Waszyngtonu tylko te negocjacje utrudniało. Żeby wyeliminować potencjalne przyszłe przecieki, komisja przestała wysyłać stolicę informacje o umowie drogą elektroniczną i zamknęła tekst w szafie w jednym ze swych biur. Można go zobaczyć, ale tylko na miejscu w Brukseli. Urzędnicy komisji twierdzą, że to rozwiązanie tymczasowe, aż uda się stworzyć bezpieczny system w internecie. Z kolei organizacja Wikileaks obiecała 100 tysięcy euro nagrody osobie, która wejdzie w posiadanie i przekaże tekst umowy. Bo zdaniem portalu jej tajność grozi demokracji i interesom Europejczyków. Dionis Turis, TOK FM. Rolniczy związkowcy znowu grożą protestami, jeśli nie dostaną odpowiednich rekompensat za straty spowodowane suszą. O konkretnych kwotach jeszcze nikt nie mówi, ale jak zapowiada szef związkowców, Sławomir Lidecki,
Polski muszą być wystarczająco wysokie, żeby pokryć wszystkie straty w zbiorach. My dzisiaj nie będziemy musieli jeździć traktorami do Warszawy, tylko będziemy musieli zbierać traktory na poszczególne egzekucje komornicze. Jeżeli dzisiaj nie dojdzie do rekompensacji, nie dojdzie do tego, czego żądają związki zawodowe, to być może nawet nie dojdzie do wyborów, bo zbojkotujemy te wybory i w dniu wyborów przyjedziemy traktorami do Warszawy. Związkowcy domagają się też wprowadzenia stanu wyjątkowego i odwołania planowanego na 6 września referendum. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze miałyby być przekazane im. Naukowcy z Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie skonstruowali prawdopodobnie najmocniejszą taśmę kojącą na świecie. Sebastian Bierciak. STS, czyli strukturalna taśma samoszlepna, ma niespełna milimetr grubości, wygląda jak zwykła taśma dwustronna. Jej niezwykłość polega na tym, że po kilkusekundowym podgrzaniu do 140 stopni Celsjusza już nie da się rozdzielić raz sklejonych rzeczy, przekonuje profesor Zbigniew Czech, kierownik Laboratorium Klejów i Materiałów Samoszlepnych, i pokazuje sklejone dwa kawałki szkła. Próbowaliśmy te szkła rozdzielić i jest to możliwe tylko w momencie pęknięcia szkła. Taśma samoszlepna zachowuje swoje właściwości mechaniczne. Szkło pękło, taśma wytrzymała. Tak jest. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny powołał komórkę, która ma zająć się komercjalizacją wynalazków w Polsce i za granicą. Metr kwadratowy takiej taśmy może kosztować nawet $100. Taśma może być wykorzystywana w przemyśle motoryzacyjnym oraz przy budowie statków i samolotów. Na świecie produkuje się już podobne taśmy, ale są dużo droższe i nie tak wytrzymałe. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM. Pogoda. We wtorek miejscami głównie w regionach górskich przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 28 na Dolnym Śląsku. Wiatr na wybrzeżu oraz w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka. Dzień dobry Państwu. Jan Wróbel dzisiaj, chociaż nie jest to wtorek, będzie prowadził poranek Radio TOK FM i zacznie od przeglądu prasy, może niezbyt typowo, bo od strony ekonomia i rynek w Rzeczpospolitej, tak pozazdrościłem trochę koleżankom i kolegom z działu ekonomicznego, ale też może dlatego nie pozazdrościłem, że taki zobaczyłem fajny tytuł. Energetyka się buntuje. Teraz czas na energię. O, piętrowa konstrukcja złożonych, inteligentnych żartów, a co się za nimi kryje, no coś bardzo poważnego. Wbrew oczekiwaniom Ministerstwa Skarbu Państwa, pisze Barbara Oksińska, Zarząd Energii publicznie oświadcza, że nie będzie budował bloku w Ostrołęce, ani angażował się w ratowanie polskiego górnictwa. To już kolejna energetyczna spółka, która chce działać wbrew wizji głównego właściciela. Rząd zapewnia, że nie ma mowy o buncie na pokładzie. Jednak ostatnie wydarzenia w Tauronie, które skutkowały czystką w Radzie Nadzorczej tej spółki, pokazują, jak bardzo rozmijają się plany energetyki z oczekiwaniami Skarbu Państwa. No, Energa, krótko mówiąc, nie zamierza na razie wyjmować z szuflady projektu inwestycji bagatela szacowanej na 6 miliardów złotych budowy bloku węglowego w Ostrołęce. Minister Czerwiński, minister Skarbu, mówił wręcz coś odwrotnego, ale wiceprezes Energii Jolanta Szydłowska studzi nastroje ministra tymi oto słowy. Minister wyrażał jedynie swoje nadzieje. Nie zmieniły się jednak przesłanki i na dziś nie ma powodów, by rozpocząć budowę tego bloku. Zarząd energetycznej spółki również sceptyczny jest wobec inwestycji w tak zwaną nową kompanię węglową, która przejmie kopalnię od starej kompanii, chroniąc je przed bankructwem. Ze względu na strukturę naszych aktywów nie widzimy biznesowego uzasadnienia dla finansowego zaangażowania w ten projekt, informuje Andrzej Tersa, prezes Energii. Pyta gazeta, no, dlaczego firma aktywnie uczestniczy w negocjacjach związanych z nową kompanią węglową. Odpowiedź prezesa Tersy jakże zimna i wystudiowana. Tylko po to, by zachować należytą staranność. No, dłuższy to jest artykuł, choć nie aż specjalnie długi. Energetyka się buntuje. Teraz czas na energię Barbary Oksińskiej.
sporo jest siłą rzeczy po 15 sierpnia takich wojskowych materiałów polskich w dzisiejszej prasie. Na przykład w dzienniku Polska możemy przeczytać generała Polko, który jednak mówi coś takiego, nie tak już wesołego, mianowicie polski sprzęt ładnie wygląda na defiladzie, ale nic więcej. No tak jest tytuł tego wywiadu. Z wywiadu wynika, że jednak trochę jest więcej niż tylko na defiladzie, ale no tak generał Polko naszą defiladę od strony takiej sprzętowej ocenia. To, co pokazano, ładnie wygląda dla kogoś, kto nie ma specjalnie o tym pojęcia. Natomiast nie jest to najnowsza technika. Przeleci klucz samolotów, przejadą czołgi, wszyscy je podziwiają, ale nikt nie widzi, jaką to ma moc, jakie możliwości i jak to się sprawdza w oboju. Na pokazie ważne, żeby było duże, ciężkie na gąsienicach i robiło wrażenie. Natomiast gdy zachodni eksperci oceniają naszą armię, to zwracają uwagę, że inwestycje na armię są całkiem duże w naszym kraju, ale sprzęt jest przestarzały i jest duży stopień jego degradacji. Na szczęście u nas nie ma spójnego systemu zakupu sprzętu. Zaopatrywanie jest robione od przypadku do przypadku. Tak przynajmniej uważa generał Polko. Przejęty słowami generała sięgnąłem do między innymi do tygodnika Wprost i w tygodniku Wprost jest sporo o śmigłowcu, a jak w helikopterze. To jest trochę próba chyba kontynuacji zeszłotygodniowego newsa o możliwych błędach albo i nawet przewałach przy okazji rządowego przetargu na śmigłowiec bojowy. No i tam z kolei inny generał występujący często w mediach, mianowicie generał broni Waldemar Skrzypczak, mówi cezaremu Bielakowskiemu tak. Atmosfera wokół przetargu jest bardzo gęsta. Budzi wiele kontrowersji. Widać, że brakuje wiary i przekonania, że wszystko jest oczywiste i prawidłowe. Są podstawy ku temu, żeby powtórzyć przetarg w ograniczonym czasie. Nie ma potrzeby rozpoczynać procedur od nowa. Trzeba tylko wrócić do odpowiedniego etapu przetargu i rozpocząć testy wszystkich trzech śmigłowców. Jak Państwo pamiętają, do dalszych, ostatecznych testów MON przeznaczył tylko francuskiego Caracala, który się tutaj spolszczy. Kluczem do decyzji MON nie mogą być rozstrzygnięcia na podstawie dokumentów, formalnych warunków, ale właśnie testy, które będą trwały dłużej niż 10 dni. Śmigłowcy trzeba sprawdzić we wszystkich warunkach powodowych. Dopiero tam potem określić warunki testów, zaprosić wszystkie firmy i niech walczą. No tak, w sprawach, jeżeli chodzi o sprawy wojskowe, to chwilowo może sobie już darujmy, bo w końcu będzie dzisiaj naszym gościem Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i na pewno wątek z uzbrojenia z rozkoszą pociągnie. Natomiast z tygodników Wprost jeszcze jeden materiał może zwrócić Państwa uwagę. Polityk nie musi manipulować i obrażać. No, tak przynajmniej twierdzi Piotr Wagla-Waglowski, a pierwsze zdanie jego felietonu w tygodniku Wprost jest takie zagadkowe. Jeśli czytacie te słowa, to znaczy, że Wprost nie ma nic przeciwko temu, że chcę ubiegać się o mandat senatora. No, zdaniem Piotra Wagla-Waglowskiego nie ma konfliktu między byciem felietonistą a byciem kandydatem do Senatu. Będąc publicystą, biorę udział w publicznej debacie. Nie jestem dziennikarzem, prezentuję tezy i argumenty dotyczące postrzeganej przeze mnie rzeczywistości. Działam zatem jak polityk. Z tą różnicą, że zamiast społecznego mandatu i możliwości podejmowania decyzji w imieniu innych, mam chwilowe zaufanie tytułu prasowego. Od felietonisty nie szczególnie się bezstronności, wręcz przeciwnie. Ale są sfery życia społecznego, w których konflikt interesów ma kluczowe znaczenie, bo życie publiczne wiąże się ściśle z interesami różnych grup. No, wybór Piotra Wagla-Waglowskiego w tygodniku Wprost, mógłby on ten wywód pozytywne wrażenie zrobić na wielu Polakach i też dlaczego by nie na wielu Polkach, bo wiele osób się wdryga przed kandydowaniem do Sejmu, czy Senatu, czy nawet rad samorządowych. Właśnie mówię, że to się nie licuje, bo ja wiem, z takim czy innym zawodem, z taką czy inną funkcją. A właściwie dlaczego miałby się nie licować? Właśnie się licuje, to znaczy ludzie głupi nie potrafią
poglądów politycznych rozdzielić od tego, że są na przykład lekarzem i lepiej leczą PO-wców, a gorzej PiS-owców, czy też odwrotnie. Natomiast ludzi głupich nie ma aż tak znowu wielu, większość mądrych potrafi połączyć chyba sferę zawodową ze sferą polityczną. Brakuje nam nowych twarzy w polityce, myślę tu ludzie wykształconych, niekoniecznie formalnie, ale ukształtowanych jakoś przez życie mądrze. A nóż Piotra Waglowski da im wszystkim więcej odwagi. Chociaż, gdyby się nie do Newsweeka, to mogą tę odwagę stracić, dlatego że twarzą tygodnika Newsweek jest w tym tygodniu Paweł Kukiz. Chaos, awantury, amatorszczyzna, jak się rozsypuje ruch Kukiza. Odlot to jest tytuł artykułu Michała Krzymowskiego. Mamy rzeczywiście bardzo ciekawego, czy człowiek sympatyzuje, czy nie sympatyzuje z ruchem Kukiza, to ciekawie o tej kuchni trochę poczytać, bo to wcale nie jest łatwa sprawa robić partię polityczną, mimo że się ma 20% poparcia w wyborach. Między innymi tu jest mowa o narodowcach. 4 miesiące przed wyborami Kukiz został sam, bez współpracowników, wolontariuszy, kontaktów ze strukturami. Wszystko to może z powodu konfliktu z panem Hałeczkiewiczem, szefem sztabu przed nim, zabrał on odchodząc całą bazę danych. Narodowcy to wyczuli i skoczyli na wolne miejsce. Czas leciał i Kukiz z dnia na dzień stał się ich zakładnikiem. Zaczęło do niego docierać, że bez nich nie zbierze podpisu pod listami do Sejmu, opowiada osoba zaangażowana w ruch. Część doradców przestrzegała Kukiza, że tak bliska współpraca z narodowcami ściągnie go w dół, ale Kukiz uspokajał. Mówił, że dla równowagi zaprosi na listy osoby o liberalnych i lewicowych poglądach. Idziemy z faszystami, więc jeden ogórek z tej mizerii nam się przyda, żartował. Tym ogórkiem miała być kandydatka SLD na prezydenta Magdalena Ogórek. Tyle, że z tych zabiegów nic nie wyszło. Temat wydaje się zamknięty, mówi Janusz Sanocki, doradca Kukiza. No, więcej o kłopotach Kukiza i o różnych ciekawych rzeczach dzisiaj w tygodniku Newsweek. Będzie tam i źle napisane Andrzej Dudzie, zachwycony sobą, bezpartyjny PiS-owy. Wszystko jest w porządku. Możemy spokojnie oddać głos informacjom Radia Tok FM. To jest powtórka. Pan prawie to kazał, Krzysztof Gawkowski, sekretarz generalny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Witam pana, witam państwa. Był pan w sobotę na defiladzie? Nie byłem na defiladzie, bo ja jestem... Bieżący, ale spod Warszawy, gdzie odbywa się święto i rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 na polach pod osobnym Sowiecie Wołowinie. I tam miałem przyjemność uczestniczyć w uroczystościach. Świetna rekonstrukcja. Polecam i zapraszam, bo z roku na rok przyjeżdża naprawdę coraz więcej ludzi. W tym roku było kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Świetna naprawdę rekonstrukcja. Bardzo podobna do tej, która jest pod Grunwaldem, więc zapraszam za rok. Wygraliśmy? No, tak bywa, że od 1920 zawsze wygrywam. A nawet powstanie warszawskie zaczęło wreszcie udawać wygrywać. Ale naprawdę uważam, że przez te 20 lat, a mam okazję jeździć, myślę, że już będzie 20 lat do Osowa, to jest tak, że rozbudowaliśmy coś do wielkiego rozmiaru emocji. Kiedyś do Osowa się jeździło zobaczyć, jak to kiedyś było, a teraz się jedzie zobaczyć, jak polskie oręże, ale i myśl strategiczna Wojska Polskiego mogła doprowadzić do tego wielkiego zwycięstwa. Nie wcale cudu, ale naprawdę do uderzenia Zawiersza, które pokazało mądrość wtedy i sztabu generalnego Piłsudskiego. No bądź za młodu socjalisty, prawda? Tak, ja oczywiście. Tutaj ja w swojej książce piszę o tym, że Józef Piłsudski te korzenie PPS-owskie jednak rozbudowywał, a później w swojej głowie często je reprezentował, nawet już po zamachu majowym. Budowało takie przeświadczenie, że Polska trochę tak oprócz tej sanacji to jednak socjalistyczny kraj. A niech pan powie, czy powinniśmy powtórzyć przetarg na śmigłowiec Karakal? Biją się ze mną dwie sprzeczności. Jedne takie, że chciałbym... A ma pan naprawdę ciężko. No tak, bo z jednej strony jako lewicowiec chciałbym, żeby Polska wydawała środki finansowe na zbrojenia, które i tak uważam są za duże. Dla polskich firm, które mają podobne warunki techniczne i możliwości wybudowania takiego sprzętu jak śmigłowiec, który jest dla armii potrzebny. I no, chociażby to, co Świdnik oferował, nie wydaje mi się o wiele gorsze niż to, co zaprezentowali Francuzi, a z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że jeżeli to teraz zostanie odwołane, przetarg powtórzony,
to do 2017 roku, czyli z oczekiwaniami armii się rozminiemy. Będzie trzeba poczekać pewnie kolejne dwa lata, to jest rok 2019. I de facto to wszystko, co miało być nowoczesnością, to polscy piloci nie będą przez dwa lata mieli na czym latać. I to mnie trochę dziwi, że nikt wcześniej o tym nie mówił, tylko teraz zaczynamy mówić. Unieważnienie tego przetargu będzie nieszczęściem dla polskiej armii. Czyli jednak zostajemy przy Francuzach. Zostajemy, ale zostajemy. Tak, tylko że zwróciłbym tutaj uwagę na to, co Lewica mówiła już od kilku miesięcy, podczas całego procesu, o którym mówił wtedy Bronisław Komorowski, kiedy ujawniono firmę, która miałaby realizować. Najważniejsze w tej sprawie jest OFE. I jeżeli mielibyśmy dostać rzeczywiście wsparcie, które pozwalałoby funkcjonować fabryką w Łodzi, które dawałoby nowe miejsca pracy Polakom,